Raport gospodarczy. A w raporcie gospodarczym przenosimy się na Śląsk. W naszym studiu w Tychach jest pan Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, kłaniam się pani redaktor, kłaniam się słuchaczom Radia Tok FM. Zawsze przed kongresem, Europejskim Kongresem Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozmawiamy z panem, żeby powiedzieć o tym, co w tym roku będzie dziać się na kongresie. Tylko podpowiem tym, którzy może jeszcze nie wiedzą, od 12 do 14 października, to już jest piąta edycja tego kongresu właśnie w Katowicach. No i co, w tym roku nowe miejsce, czyli nowe wyzwania, jak rozumiem. Tak, nowe miejsce, to znaczy Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach koło Spodka. Bardzo nowoczesne, bardzo duże, powierzchnią ponad 30 tysięcy metrów. Jesteśmy w stanie pomieścić więcej osób, gości niż było to w latach ubiegłych, kiedy w zasadzie kongresy odbywały się na uczelniach wyższych, stąd były we wrześniu. Teraz możemy spokojnie organizować to w październiku, a tym samym również z udziałem przedstawicieli świata nauki i studentów, którzy są zainteresowani w przyszłości prowadzeniem działalności gospodarczej. Już w tej chwili mamy zarejestrowane prawie 4 tysiące osób, ale dziennie rejestruje się ponad 200-250 osób. Także myślę, że frekwencja powinna być dobrą, a też i dlatego, że program staraliśmy się przygotować i skonsultować z przedsiębiorcami, czego najbardziej oczekują. Stąd z takich nowych obszarów, które do tej pory były mniej uwzględniane, a tegorocznym tematem kongresu jest współpraca nauki ze światem biznesu i z administracją publiczną, szczególnie samorządami terytorialnymi. Bardzo istotny temat, bo to rzeczywiście wiele się mówi o tym, że tutaj coś trzeba działać i wszystkie raporty, które się nie weźmie do ręki, pokazują, że no to nie jest tak do końca, jakbyśmy chcieli. I potencjał, który jest i na uczelniach, i wśród młodzieży, i w przedsiębiorstwach, nie jest łączony ze sobą, w związku z tym zyskujemy mniej, niż powinniśmy zyskiwać właśnie na tym. Dokładnie. Pan premier Buzek nazwał to tak zwanym złotym trójkątem. Kiedy wykorzystaliśmy w ciągu poprzednich 25 lat te proste rezerwy, które dotyczyły spraw infrastrukturalnych, które dotyczyły zdekapitalizowanego majątku, no to jak gdyby te zmiany były bardziej widoczne. W tej chwili no trzeba trochę finezyjniej bardziej szukać nowych rozwiązań. Nie mówić o nowych technologiach innowacji, tylko je wykonywać. A można to zrobić we współdziałaniu tylko nauki z biznesem. I na inauguracjach, które się rozpoczęły, dzięki uprzejmości i magnificencjom rektorom, mamy też okazję prezentować to nowe podejście do tematu i zachęcać świat nauki do tego, żeby no, zechciał się trochę zniżyć do poziomu funkcjonowania firm, a szczególnie powiedzmy sobie szczerze, tych małych i średnich, ponieważ mikrofirmy niektóre tylko zajmują się nowymi technologiami, czy nowymi rozwiązaniami, czy generalnie innowacjami. Chociaż i tutaj będziemy musieli w przyszłości, czy już dzisiaj myśleć o tym, jak to zrobić w przyszłości, pochylić się, ponieważ tych firm jest, mam na myśli mikrofirm, jest ponad 96% no właśnie, wszystkich firm, prawda? Panie prezesie, no generalnie, więc jeżeli operujemy liczbami, to trzeba powiedzieć, że w Polsce mamy 1 800 000 firm, z tego 4 000 dużych firm, ale jeszcze to są mikro, małe i średnie, także problem jest niezwykle ważny. Te firmy dają już dzisiaj prawie 65% miejsc pracy i ponad 50% PKB. W związku z tym niezwykle ważnym obszarem funkcjonowania gospodarki, mający wpływ na życie wielu rodzin, mający wpływ na w ogóle warunki rozwoju, stabilizacji, ale tej stabilizacji w rozumieniu przy dynamicznym rozwoju. Samopoczucia, bezpieczeństwa, o. Tak jest. Kongres jest adresowany właśnie do tych małych, do średnich przedsiębiorstw, więc każdy z państwa i do świata nauki, kto taką firmę prowadzi, to zapraszamy do Katowic. Ale też jakby to, co jest akcentowane przy okazji tego kongresu, to to, że staracie się państwo także dotrzeć do tych osób, które no może myślą, żeby być przedsiębiorcami, ale jeszcze się na to nie zdecydowały. Rozumiem, że takie osoby też znajdą swoje miejsce w Katowicach na kongresie. Przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach istnieje Forum Młodych już 11 lat. To Forum Młodych, w tej chwili to już są takie dwie grupy, Forum Młodych,
czyli studenci ostatnich lat studiów i Forum Młodych Przedsiębiorców. Oni zaprosili na tegoroczny kongres swoich rówieśników z całej Europy i ze Stanów Zjednoczonych oraz z takich krajów jak na przykład Turcja czy Armenia. I spodziewamy się tutaj takiego zderzenia różnych kultur, różnych doświadczeń, ponieważ nie ma nic lepszego w moim zdaniu, jak w gospodarce przyrównywać się do innych, ładnie się to nazywa benchmarkingiem, czyli ocenić, jakie są dystanse jeszcze w stosunku do innych, lepiej rozwiniętych gospodarek, no bo wciąż gdzieś tam doganiamy. W niektórych przypadkach jesteśmy już na prostej, w niektórych dogoniliśmy, a w niektórych musimy jeszcze ciężko popracować, szczególnie w tym obszarze najnowszych technologii i innowacji. To jest jak gdyby jedna sprawa. Druga, też nowa, gdzie przygotowujemy się do integracji gospodarczej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. TIP będzie miał kilka odsłon na naszym kongresie, i warsztatowe, i dyskusja panelowa. No to jedna, pewnie druga. Będzie gorąco, bo to budzi bardzo duże eksperci, emocje. Będą eksperci ze Stanów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej, którzy będą mówili o stanie prac i o wynikających z tego konsekwencjach, w sensie również zagrożeniach, ale też i szansach dla gospodarki europejskiej w zetknięciu z gospodarką amerykańską. No i w końcu cały obszar współpracy międzynarodowej, który jest dla nas tak ważny, potrzebny. Bo powtarzam to od pewnego czasu, że Słowenia 95% aktywności swoich przedsiębiorstw ma ukierunkowane na współpracę zagraniczną, ponieważ sama jest bardzo małym krajem. Polska jest dużym krajem, największym środkowoeuropejskim krajem. W związku z tym przedsiębiorcy w zasadzie liczyli na to, że na rynku krajowym wystarczy działać i być aktywnym po to, żeby dobrze funkcjonować i się rozwijać. Okazuje się, że to jest nieprawdą, że jednak świat jest globalnym światem, gospodarka coraz bardziej się globalizuje i w związku z tym obecność polskich przedsiębiorców, również w tej grupie mikro, małych i średnich, na rynkach zagranicznych jest koniecznością gwarantującą dalszy dobry rozwój. Stąd już w tej chwili mamy ponad 300 osób z zagranicy zarejestrowanych w naszym kongresie. No i są to osoby, które chcą pogłębiać współpracę, rozwijać współpracę albo ją w ogóle rozpocząć właśnie w oparciu o współpracę z polskimi firmami. To bardzo cieszy. Będzie kilku ministrów, między innymi z Górnej Austrii minister gospodarki, będzie minister Egiptu, no potężny rynek, 100-milionowe państwo, które tylko w 30% jest samowystarczalne żywnościowo. W związku z tym duże szanse dla tego obszaru gospodarki żywnościowej z Polski. Będziemy mieli również tematy związane z rozwojem terenów wiejskich. Przecież ludzie żyjący na terenach wiejskich, jest to wciąż 40%, mają też swoje ambicje, aspiracje, chcą żyć lepiej, chcą żyć w porównywalny sposób jak w mieście. I to są tematy, które będą dominowały na naszym kongresie. Oprócz tych typowych, standardowych, marketing, finanse, skąd pieniądze, prawda, jak je dobrze wykorzystać, jak spożytkować. Czyli również będziemy mówić o osobach niepełnosprawnych w gospodarce. Są osoby niepełnosprawne, które prowadzą firmy. To jest bardzo duży odsetek firm, jak się okazuje. I mamy specjalny panel poświęcony temu, jak rozwijać tą przedsiębiorczość wśród osób również niepełnosprawnych i jak traktować osoby niepełnosprawne, żeby się dobrze czuły w firmach, w których są zatrudniani obok osób pełnosprawnych. Także paleta bardzo szeroka. No, 3 dni kongresu to rzeczywiście jest sporo 60 czasu. Zdarzeń, 60 paneli, warsztatów różnego rodzaju, dyskusji, debat, ale będzie też czas na naukę tańca latynoamerykańskiego w drugim dniu kongresu, gdzie właśnie grupa Torres, José Torres wystąpi. Chcemy pogodzić właśnie tą pracę z takimi elementami pewnego rozluźnienia się. Będziemy zwiedzać kopalnię Guido, kopalnię Wieliczkę. Musimy kończyć. Przepraszam, że przerywam w pół zdania, ale no, czas nam się nie ja tylko kończy. Zachęcając do przyjazdu do Katowic, informuję, że to bezpłatne i należy się samemu zarejestrować na stronie internetowej kongresu ekmsp.eu. ekmsp.eu. Zapraszam serdecznie, będziemy gorąco witać. Czekamy na Państwa. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach 12 do 14 października. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Można się jeszcze rejestrować. Zapraszamy bardzo. Pan Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach właśnie zapraszał Państwa na ten kongres. A Radio Tok FM jest patronem medialnym całego wydarzenia. Raport gospodarczy.